Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na analizę partii Jana Krzysztofa Dudy z Samuelem Sewianem. Partia pochodzi z gry internetowej z turnieju FTX Road to Miami bardzo ciekawy turniej z pulą nagród 150 tysięcy dolarów jeszcze partia pochodzi z eliminacji do których, z których Janek awansował bez problemu w pierwszej ósemce do finału gdzie zmierzy się z Aniszem Giri, co będzie nie lada wyzwaniem co ciekawe jego przeciwnik, czyli Samuel Siewan wygrał tę eliminację i no to jest duże zaskoczenie, partia partia bardzo ciekawa, grana w internecie, tempem 15 minut Plus 10 sekund chyba na zawodnika. Tutaj możecie mnie skarcić, bo już tego inkrementu nie pamiętam. Lecimy z partią, to jest myślę, że najważniejsze. Janek rozpoczął D4. Przeciwnik Skoczek F6, C4 E6, Skoczek C3 i goniec B4. Obrona Niemcowicza na szachownicy. Tutaj nasz zawodnik postanowił zagrać posunięcie E3. Tak kiedyś grywał. Akiba Rubinstein. To w ogóle jest system Akiby Rubinsteina. Bardzo ciekawe posunięcie w tym momencie. Posunięcie teraz czarnych to Roszada i goniec na D3. Tutaj plan białych jest taki, żeby wstawić skoczka na E2 i pilnować skoczka na C3. Posunięcie D5 ze strony czarnych. I jak jest, jak jest ruch D5, to znaczy, że te pionki na C4, znaczy, że pionek z C4 z D5 się wymienią, więc białe nie obawiają się teraz i grają A3. Chodzi o to, że nastąpiła wymiana i zdwojone pionki na pewno się rozszczepią, gdy jest pionek D5. Więc na to sobie Janek pozwolił. No to oczywiście jest teoria debiutów. I tutaj czarne wybiły na C4 goniec. Wybił. Zauważmy, że białe mają parę gońców, ale. Czarnymi też w taką pozycję bez problemu możemy sobie wejść i grać sobie swobodnie. Posunięcie C5. Tutaj skoczek E2 ze strony naszego arcymistrza Hetman C7. Sprytny ruch, dlatego że grozi wybicie pionka na D4 z atakiem na gońca. No i trzeba tym gońcem czmychać. Na D3 stoi dobrze. To jest prowokacja również do C4, z czego białe się na pewno by cieszyły, bo go nie C2, potem E4. Fajnie to się wszystko by rozgrywało. Ale skoczek C6, oczywiście, tutaj czarne wyprowadzają figury. I teraz Janek zagrał bardzo ciekawe posunięcie, uważam. To też myślę, że jest w jakimś stopniu teoria, ale niezwykle interesujący ruch F4. Hmm. O co chodzi? Zauważmy. Dwa pionki z D i F pilnują pola E5 i białe, przepraszam, czarne nie mają przełomu pionkiem w centrum. Bardzo ciekawy ruch. Tutaj bardzo się narzuca, żeby mieć skoczka na F3 i ten skoczek, żeby lądował na E5, a skoczek stoi na E2, dlatego to te widełki powiedzmy, widły. Chociaż to nie jest motyw taktyczny, ale tak to wygląda, że wygląda to bardzo dobrze u białych. Wieża D8. Zagrały czarne, roszadę zagrał Janek i posunięcie B6. Ten ruch ma na celu, oczywiście, wyprowadzenie gońca albo na B7, albo na A6. Tylko że teraz nie można, to trzeba może przygotować. Oczywiście to jest normalna sprawa. I skoczek G3. No i tutaj Janek na pewno czuje się dobrze w takich pozycjach. Zauważmy, bardzo dobra obrona pionka D4, i jest opcja na F5 na ataki. To się dobrze zaczyna składać. I teraz A5. No właśnie, chcemy niby atakować białymi, ale trzeba też uważać na takie posunięcia jak goniec a6 właśnie w tym momencie, bo wymiana tych gońców jest bardzo korzystna czarnymi z uwagi na to, że goniec jest aktywną figurą w y, ataku na króla. Hetman e2. Bardzo ładne zagranie. Zobaczcie, jest pilnowane posunięcie a6. Nie posunięcie A6, przepraszam, pole A6 i jeszcze schodzimy wieżą z linii. W tym momencie Hetman A7. No i to jest taki dziki ruch troszeczkę, dziwny, ale też wydaje się logiczny, no bo czarne za wszelką cenę chcą wymienić gońca. No i teraz Janek za bardzo też może nie ma wyjścia, tego gońca wymieni, ale w bardzo ciekawej redakcji. Posunięcie E4. Zaczyna się jazda tutaj w centrum i próba ataku. Tutaj y, czarne zagrały goniec A6. Ale co by się działo, jakby pionek zbił na D4? Bo to też trzeba rozważyć. Zauważmy, że przecież jak odbijemy, to skoczek wejdzie w centrum i robi się niebezpiecznie białymi. Po tym ruchu białe na pewno by zagrały E5. To się y, aż narzuca, otwiera się goniec, a tak na skoczka. I po skoczek D5 kapitalny ruch hetman e4 kapitalny zarazem prosty zobaczcie bateria tych figur fajnie uderza w punkt h7 jest są teraz dwie możliwości czarnymi albo g6 a po tym ruchu to byśmy tutaj spokojnie zagrali c4 i partia by bardzo ładnie przebiegła po hetman f3 skakujemy skoczkiem tutaj do centrum i na f6 mimo że oddaliśmy pionka to nie wymieniliśmy figur i nasze figury białymi się fantastycznie rozgrywają. Jednakże po tym e, Hetmane 4 mogłoby też zostać zagrane F5. I tutaj po wybiciu, po wybiciu pionkiem, no bo skoczkiem nie wolno, bo tutaj wisi skoczek na C6. E, to posunięcie F5 fajnie by rozegrało kolejną figurę. I to wyglądałoby bardzo, bardzo dobrze białymi. Zamieszanie, to co lubi nasz zawodnik, e, dałoby na pewno dobry efekt. Jednakże w tej sytuacji czarne zagrały gońcem. I Janek. Przykurzył E5. Szybka wymiana gońca, oczywiście trzeba to zrobić. I skoczek zagrał na E8. No bardzo pasywne posunięcie. Przyznaję, że tutaj czarne mogłoby zagrać po prostu skoczkiem na D5. Tyle, że skoczek na E4 również znajduje dobrą placówkę. I nie dość, że fajne pole na D6. To jeszcze opcja F5. Wydaje mi się, że z praktycznego punktu widzenia białe mają tutaj fajną grę. Aczkolwiek komputer mówi remis, ale to komputer. Zobaczcie, jakbyśmy mieli wybrać pozycję, to jakim kolorem chcielibyście grać. Na to pytanie odpowiedzmy sobie sami. Jednakże w tej sytuacji skoczek zagrał na E8 i Janek przystępuje ostro do ataku. Posunięcie F5. Bardzo, bardzo mi się ten plan podoba. Tutaj czarne kontrują w centrum, bijąc na D4. No i co robi nasz zawodnik? Oczywiście nie odbija i nie, za, i nie zaczyna tańczyć tak jak zagra mu przeciwnik, tylko gra tutaj po swojemu czyli wtrącony ruch. Bicie na E6. Jeżeli e, byłoby e, bicie na E6 ze strony czarnych, to białe wygrywają bardzo szybko. Czy znajdziesz to posunięcie? Spróbuj, drogi widzu, e, na chwilę zatrzymać materiał i znaleźć ruch wygrywający. To byłby ruch Hetman F3. Zauważ atak na skoczka i, i groźba mata na F8. Białe wygrywają bez problemu. Oczywiście tak nie było w tej sytuacji. Tutaj skoczek zbił na E5. Na co Janek od razu uderzył z tempem, z szachem, skoczek wybił i spokojnie pionka odbił na D4. Podsumowując już tę sytuację, białe mają po prostu lepszą pozycję. Yy, dlatego, że jest goniec yy, w tej otwartej grze. Skoczki pasywne. Tutaj bronią tego króla. Otwarta linia, skoczek w gotowości. No i gramy dalej. Oczywiście jest izolowany pionek, który może być słabością w ewentualnie bardzo uproszczonej końcówce, ale to jest jeszcze gra środkowa. Hetman zagrał na D7 i skoczek na F5. Zobaczcie, skoczek na F5, ja to często też powtarzam. Jak skoczki na F5 u białych stoją na tym polu, to zwiastuje kłopoty. Może zwiastować kłopoty bo ten skoczek jest bardzo blisko króla i obozu przeciwnika. Zobaczcie, że w tej sytuacji przeciwnik Janka się bardzo myli i zagrywa skoczkiem z E na D6. Dlaczego ten ruch jest w ogóle zły? Ktoś mi powie, no bo to się dorzuca, żeby tak zagrać i wymienić skoczka. Dlatego, że gra z Jankiem i Janek tutaj nie przepuści żadnej okazji. Kapitalne uderzenie na polu G7. Moi drodzy. Fantastyczne wyczucie i fantastyczne wyczucie taktyki. No, w ogóle rewelacja ruch, najlepszy w pozycji. Co robią czarne? No, czarne przyjmują ofiarę, no bo nic lepszego tutaj nie mogą zagrać. E bicie, na e bicie następuje i posunięcie D5. Zobaczcie teraz, że goniec wchodzi fajnie na B2 z, kompletnie z kompletnym atakiem na króla. Ten król nie ma gdzie się chować. W tej sytuacji wieża zagrała na G8. Za chwilę do tego ruchu wrócę, bo to jest kapitalnie. Kapitalnie, tragiczne posunięcie. Tutaj czarne miałyby fantastyczną okazję się jeszcze trochę obronić, ale ten ruch, który teraz mógłby zagrać e, Sevan, to bardzo trudne posunięcie, uważam. Mega trudne. No bo komu do głowy przyjdzie taki, przepraszam, komu do głowy przyjdzie taki ruch jak skoczek na H8? W ogóle tragedia. E, pfu, a okazuje się, że ruch jest bardzo dobry. Chodzi o to, że ten skoczek tu się zasłania. I na przykład po y, gońcu na B2, król G8, hetman C3 z groźbą mata, skoczek G6. Hetman broni pola do mata, skoczek broni pola do mata. No i tutaj oczywiście Janek nadal ma dobrą grę, chociaż bez figury w praktyce gra się zawsze różnie. I na przykład wieża F6, hetman G7 i wieża F1. Tutaj mogłoby być jeszcze różnie. Myślę, że Białe mają inicjatywę, ale żeby to dograć na swoją korzyść, to nie taka prosta sprawa. No i w tej sytuacji, już pokazuję, jak to wyglądało. W tej sytuacji po król G7 nastąpiło D5, tak jak już wspomniałem, i wieża G8. Janek dał szacha, król F8, Janek dał szacha, król E7 i Janek dał szacha. W tej sytuacji czarne się poddały. No, bo nie ma co grać, oczywiście, w następnym ruchu bijemy wieżę, bo król musi schodzić gdzieś tam. A zasłony, wszelakie skoczkiem, kończą się tym samym. E, więc, no, bardzo ciekawa i pouczająca partia. Fajny atak. Będziemy trzymać kciuki za Janka w finale. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia.